Czwartek, drugi tydzień zwykły. Pierwsze czytanie z pierwszej księgi Samuela opowiada o tym, jak Saul, król, zaczyna zazdrościć Dawidowi. Otóż Dawid odnosi sukcesy wojenne, ludzie zaczynają go wychwalać, układają pieśni, że Saul pobił tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy, i to zaczyna powodować zazdrość. Saul nie radzi sobie z zazdrością, nie chce tego zachować w sercu, lecz chce zniszczyć, tak jak zawsze przy zazdrości. Człowiek chce zniszczyć tego, komu, komu zazdrości. I Saul zaczyna cały plan zniszczenia Dawida i chce w to wciągnąć swojego syna Jonatana. Ale piękne jest to, że Jonatan jest bardziej wierny Dawidowi niż swojemu ojcu, albo mówiąc inaczej, bardziej jest wierny temu, co dobre niż swojemu ojcu. I to pokazuje, że kiedy człowiek się przeciwstawi, to może odnieść sukces, to może stać się taką zaporą dla ludzi, którzy robią zło. I to też pięknie pokazuje czytanie, że, że nawet możesz być przeciwko ojcu czy matce, możesz się nie zgadzać z żoną czy z mężem, możesz być przeciwko dzieciom, nie dlatego, że ich nie lubisz albo odrzucasz, ale dlatego, że to, co oni proponują, to jest złe. To jest złe, stanąć po stronie dobra, stanąć po stronie prawdy, nawet wbrew rodzinie, to jest pokazanie, że nie ma się mentalności mafijnej. I naprawdę dobrze byłoby, gdybyśmy jednak czasami, wbrew naszym znajomym, naszej rodzinie, czy ludziom po prostu wpływowym, potrafili powiedzieć nie, kiedy widzimy, że, że dzieją się jakieś złe rzeczy. Psalm 56 jest psalmem zaufania, w którym psalmista wyraża taką przepiękną prawdę, między innymi o czym? Ty zapisałeś moje życie tułacze i przechowałeś łzy moje w swym bukłaku. Czyż nie są spisane w Twojej księdze? Psalmista jest głęboko przekonany, że Pan Bóg wie o jego tułaczce, o jego ciężkim życiu i o jego strapieniu i łzach, które zapisał w swoim bukłaku. Umieścił w swoim bukłaku. A tak jak żałobnicy, tak jak ludzie lamentujący czasem zbierali łzy, umieszczali je we flakonikach. Czy w jakiś takich ze skóry zrobionych, można powiedzieć, jakichś takich naczyniach, które mogły pomieścić nie tylko wodę ale, czy mleko, ale także łzy. Taką pamiątkę po bólu, po, po tragedii, po, po jakiejś bliskiej osobie I te łzy w bukłaku były trochę takim świadectwem, jak bardzo cenna dla nas była ta osoba, bo tyle żeśmy po niej wylali łez. I tu nie jest mowa o łzach Pana Boga, ale o moich łzach, które Pan Bóg zabiera, zabiera je do swojego Bukłaku, czyli nalej, nalej swoje łzy, wylej swoje łzy, a ja sobie je zachowam jako pamiątkę Twojego bólu, Twojego cierpienia. Będą one zawsze przede mną. Będę pamiętał o tym, jak bardzo cierpiałeś, będę pamiętał o tym, jak ci łzy płynęły, będę pamiętał o tym, żebyś nie myślał, że jesteś zapomniany. To, co może być najtrudniejsze w cierpieniu, to takie przekonanie, że Bóg nas zostawił, że nas opuścił, że On że nas nie pamięta. To nieprawda. Nikt nie jest bliski nam w cierpieniu tak jak Jezus, nikt nie jest tak bliski jak Pan Bóg. Nikomu te łzy w cierpieniu nie są tak cenne jak, jak Panu Bogu. Najważniejsze może rzecz w cierpieniu, w trudzie, w opuszczeniu jest, jest ponowne uwierzenie w tej prawdzie, że kto jak kto, ale Pan Bóg Cię na pewno nie odrzuci. Ewangelia Marka, trzeciego, trzeci rozdział opowiada o tym, że bardzo dużo ludzi przyszło z Galilei, też z Judei, też z Jordania i z innych jeszcze okolic zagranicy, bardzo wielu ludzi przyszło do Jezusa dlaczego? Bo widzieli, jak wiele zdziałał, czy słyszeli, jak wiele zdziałał. Czyli to, co przyciąga przede wszystkim ludzi, to są czyny. Owszem, o tych czynach trzeba mówić, gdyby nie mówili o tym, no to, by, to by ludzie nie przyszli, ale to, co przyciąga ludzi, to są czyny, przynoszą chorych, przynoszą potrzebujących. Jezus konkretnie działa i to ściąga ludzi. I to dla nas też jest jakaś taka wskazówka, że owszem, mówi trzeba, mówi trzeba o czynach Pana Boga, ale też w życiu my mamy swoje zrobić, że jak, jak jest ruch, jak jest działanie, jak jest praca, jak jest poświęcenie, to też ściągnie trochę ludzi. My się ciągle zastanawiamy, co zrobić, żeby w kościele było więcej ludzi. No, może trzeba po prostu pracować, może trzeba więcej tego ruchu zamierzenia robić, może po prostu trzeba więcej dać z siebie. Nie chodzi o to, żeby uwierzyć, że to tylko nasze działanie pomaga, ale żeby mieć też taką świadomość, że no nie róbmy nic nie będzie nic, że, że od samego leżenia to się, to się nic nie wyleży. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.